Witam Was serdecznie w nowym dniu. Dzisiaj jest wtorek. Dokończyłem wczoraj ten wyrzut. Pospawałem, obszlifowałem. Także wygląda ok. Dorobiłem tutaj też tą klapkę. O taką, która będzie w tym miejscu, tu już dziury wywierciłem. O, tak to będzie wyglądać. Tu jedna, tu druga i od razu będzie z regulacją, ale damy je chyba od środka, żeby nam daleko tych zrąbków nie wyrzucało. O, tu to mamy też wszystko z blachy, 2,5 mm. Tak to wygląda. I dałem sobie od razu, jeszcze wczoraj przyłapałem, wyciąłem też blachy 2,5 mm boczne ściany wsadu. Tutaj wysokość od góry do podstawy 42 cm. To teraz będziemy działać tą górną blachę od wsadu. A potem te dwie prowadzone niskie blachy do bębna, a o tutaj narysowałem, w tym miejscu będzie wałek wciągający. To zaczynamy. Blachę sobie dociąłem, tu wstawiłem. Tu jest nierówno, ale to i tak wejdzie rurka w to, także to nam nic nie robi. To by był wsad. Powiem Wam, że na duży rębak z wyrzutem to idzie cały arkusz blachy. 1,5 metra, ona ma na 2,5, tu już został kawałek, ale jeszcze nam będzie trochę potrzebne. No i trochę wziąłem starej, takich ścinków. No to idzie cały arkusz. Na duży rębak z wyrzutem, grubość blachy 2,5 mm. Sad mamy pospawany, obszlifowany. Z jednej, z drugiej strony wygląda to naprawdę dobrze. To teraz, póki nie mam rurek na razie tutaj na to, na wsad dookoła, żeby nam się gałęzie nie haczyły o krawędź blachy, to zajmę się tutaj wałkiem wciągającym. Najpierw utnę sobie płaskowniki. Uciąłem sobie płaskowniczki. Tu mam szerokość tego całego wsadu 30. Zostawiłem po centymetrze. Luzu będzie od jednej ścianki i od drugiej. To płaskowniki, one bodajże, nie wiem, 4 grubość i 40 mm wysokości, no i długość 280 mm. 4 sztuki. Teraz muszę powycinać w nich takie zęby. Normalnie to się robi na frezarce, ale ja na frezarce nie umiem robić, także wytnę to diaksem po prostu. Tak to wyszło po wycięciu. Od razu tu zrobiłem takie 2-centymetrowe przesunięcie, żeby nam zachodziła góra za dołek. Dobra, teraz to porozcinać i oszlifować. Podokręcałem sobie łożyska tutaj na te dwie śrubki dociskowe do wałka. To już mam mniej więcej rozrysowane. Tak wyszły te płaskowniki z zębami. Nawet to wyszło. Tu będzie na mijankę. Teraz to trzeba będzie poprzyspawywać do tego wałka. No jak mam 4 płaskowniki, to pod kątem 90 stopni każdy do siebie. I one będą nam kręcić się na tym wałku wciągającym i wciągać nasze gałęzie do rębaka. I tak to wygląda po przyłapaniu. Co 90 stopni między jednym płaskownikiem a drugim, między tymi zębami. No i tak jak widać, najpierw jest góra, a w linii za nim jest dołek, czyli jest w porządku, na przemian. Powinno nam ładnie gałązki wciągać. Dobra, musimy to obspawać. Spawałem to, ale na razie nie będę tego szlifował, bo jest gorące. To niech sobie stygnie, a w tym czasie dorobimy uszy do cięgła.
Mam taki tutaj płaskowniczek 70 na 5. Rozetnę go na pół, wywiercimy dziury. Tutaj jeszcze takie skosy musimy powycinać, żeby to nam weszło w ten cełowniczek. Dobra, i tak wyszły te płaskowniczki z uszami. Jeszcze ciepłe. Teraz pozostanie ich tylko tu zamocować kątem prostym do cołownika i obspawać. I uszy mamy ładnie tutaj zrobione, przyspawane z jednej, z drugiej strony. Dobra, to bierzemy się za wałek wciągający, czego obszlifować. Wałek już obszlifowałem, ale to wam pokażę. Później dotarły do mnie rurki. To teraz utnę sobie tutaj na odpowiednią długość, a potem rozetnę wzdłuż, ażeby wsunąć po kolei w te ściany sadu, żeby nam lżej gałęzie wciągało i tutaj nie zaczepiały się o krawędź sadu. Dobra, dwie rurki mam, zostały jeszcze te dwie pionowe rozcięte, tu wsunięte. Potem się obspawa tutaj na połączeniach, na narożnikach i tutaj tak samo oraz na górze. I tak to wygląda. Rurki mamy ładnie obsadzone, obszlifowane, przyspawane. Tutaj wszędzie w trzech punktach są przyłapane. I tak, to będą ramiona z tego profilu 50x30 ścianka 3. Z tego profila będą ramiona tutaj do wałka wciągającego z jednej strony do łożyska i tutaj z drugiej tak samo. Dobra, najpierw utniemy dwa kawałki tego profila, gdzieś po 25 cm. Uciąłem sobie te profile. Wyszło po 26 cm długości jeden, drugi. Od razu ich sobie zaślepiłem. Tak to będzie to ładniej wyglądać. No i dobra, to teraz odrysuję sobie tylko tutaj miejsca na otwory. Idziemy na wiertarkę i wiercimy otwory. Powierciłem sobie te profile. Znalazłem też taki profil z cełownika. Cełownik też otwory powierciłem. I teraz tak, to będzie na łożysku, na obudowie, przykręcone do tego. Jeździ mi to wszystko. Na tym będzie położony, przykręcony cełowniczek. I na końcu będzie naciąg ze sprężyny tego wałka wciągającego, żeby cały czas go przytrzymywał do podłoża, żeby go niepotrzebnie nie podnosiło. Dobra, teraz bierzemy śrubki. Śrubki mam tutaj 14 i skręcamy to wszystko razem. Udało mi się przykręcić ten wałek wciągający do profila oraz do tego cełowniczka. Teraz tak, mam tutaj taki fajny zawias z burty i sobie go tutaj do tych ramion, do tego profila przyspawamy i damy potem też profila mniejszego i tutaj będą nam ramiona chodzić właśnie na tych zawiasach, będą się podnosić i opuszczać razem z wałkiem wciągającym. Przyspawałem sobie te zawiaski. Bardzo dobrze one pasują właśnie do tego profila 50x30. Tu tylko trzeba przyszlifować troszkę tu u góry i troszkę na dole i ono delikatnie wchodzi w profil i ładnie się go obspawuje i super pasuje. Tak samo tutaj na słupek pionowy pasuje profil 20x40. Też dobrze pasuje właśnie do tych zawiasów.
No i musimy teraz to przyspawać. Właśnie ten zawias pionowy do tego pionowego profila z jednej i z drugiej strony. Pospawałem te zawiasy ze sobą. Wygląda to właśnie tak. I teraz już sobie przyłapałem tutaj pod kątem prostym do naszej ramy, do celownika, te dwa ramiona z wałkiem wciągającym. To teraz będę musiał to przyspawać tutaj dookoła, a potem dam jeszcze takie żeberka, takie kliny, żeby wzmocnić całą konstrukcję, żeby te ramiona nam tutaj nie chodziły i żeby nam tu spaw nie puścił. Te żeberka wzmocnienia mamy przyspawane z jednej strony. Także z drugiej. Tak nam się teraz podnosi wałek wciągający. Trzeba będzie jeszcze tutaj dać poprzeczkę z jednej i z drugiej strony, jakiś profil nieduży, zamknięty, żeby to wzmocnić i usztywnić. I potem damy w tym miejscu jeszcze blachę, żeby nam tutaj nie podnosiło z rąbku, żeby się nie przesypywały. I przyspawałem taki profil. Teraz nam się to całe ładnie razem podnosi. Teraz tak, tutaj musimy dać blachę na wierzch, żeby to przykryć. Też zrobimy to z blachy 2,5. Dociąłem sobie taką blachę, tak żeby mi tu pasowała. Przyspawałem, ja jeszcze muszę obszlifować, zdjąć i od spodu przyspawać. Teraz troszkę mniej się podnosi, ale to jest i tak, nawet to tak się wysoko nie będzie podnosić. A jeszcze wiercę tutaj dziury do tych sprężyn od naciągu. Tu górę już przy wałku wciągającym mamy gotowo, tylko tutaj jeszcze trzeba będzie wywiercić dziury w tym celowniku z jednej i z drugiej strony. Dziury wywiercone. Założyłem jedną sprężynę na razie. Wcześniej ramiona robiliśmy z tej strony, były tu przymocowane. Tu był jakiś profil, tutaj zawiasik i ramię szło tutaj do tego wałka. Ale już tak nie robimy, bo podczas gdy wciąga gałęzie, ten cały wałek poprzez łańcuch przesuwał się w tą stronę. W tą stronę na tych obu ramionach. I kosiło się. A teraz, gdy się to podnosi wałek wciągający, to od razu nam napina łańcuch. No i teraz nie ma żadnego koszenia się. No i tu ramiona są sztywniejsze, no i krótsze. Dobra, to teraz tak, musimy zrobić podkładki gumowe o tutaj, pod ten wałek, żeby on nam właśnie nie walił o co? Tutaj o tą blachę. Żeby ten wałek wciągający nie walił nam o blachę. Tylko będzie nam spadało tutaj na taką gumowo, zrobimy gumowe takie podparcie z jednej i z drugiej strony. No i to tak zrobimy, że wysokość między spodem, między tą blachą a wałkiem wciągającym, tymi zębami, była gdzieś około 0,5 cm. To wtedy nam będzie pobierało nawet te najdrobniejsze gałęzie. No i zarazem wałek nie będzie tar tam o spód, o blachę. Tutaj mam tako od ogranicznik od burty, od otwierania, przetnę to na pół i tego użyjemy. Ta śruba z jednej i z drugiej strony będzie nam opadała właśnie na połówkę tej gumy i to będzie na takim podwyższeniu. Tu jakiś profil czy coś wrzucę.
Kiedyś robiliśmy tu, robiliśmy podparcie gumowe, ale to nie było dobre, dlatego że jak troszkę gałęzi porąbaliśmy, to troszkę się z rąbki tu wysypują, bo to wszystko pracuje, drży. I tu na rozsypywane były z rąbki, również na tej gumie, i wałek wtedy podnosił się do góry, bo tu z rąbki podchodziły i mało co wciągał ten wałek. A teraz robimy na podwyższeniu i tu z rąbki na tej wysokości one się nie będą nam dostawały. A nawet jak coś tutaj wejdzie, to on i tak zaraz spadnie. Bo powierzchnia tej gumy nie będzie duża. Więc jako tutaj tego podwyższenia użyję sobie celownika, wiercę w nim tylko dziurę i przykręcę śrubką tą gumę właśnie do tego celownika. Mniej więcej tak to będzie wyglądać. To na razie jest tylko postawione. I jak widać, ta powierzchnia gumy nie jest duża, więc tu żaden z rąbek się nie utrzyma dłuższy czas. Tylko sobie spadnie. A nam trzeba tylko, żeby ta śruba opierała się właśnie na tej gumie. No i w środku też wysokość około, nie bardzo widać, jest około 0,5 cm między blachą a tymi płaskownikami wciągającymi. I przymocowałem sobie, przyspawałem. Teraz ładnie, delikatnie opada wałek. No, tu się opiera, z drugiej strony tak samo na śrubie. To i tak jeszcze będę rozbierał do malowania. To nie będę tych gum przykręcał na razie. Tutaj jest obspawane. Nie zaciera nam o blachę. Dobra, to mamy. Ładnie amortyzuje opadanie. To teraz bierzemy się za montaż zębatki. Tu już zębatka jest zamocowana, a tu będzie bardzo duża zębatka, dlatego że kolega chciał, bo to dla niego jest rębak, żeby mu bardzo krótkie zrąbki robiło, 1,5–2 cm długości, dlatego zrobimy na dużej zębatce i będzie mały posuw. Wałek wciągający będzie się dzięki tak dużej zębatce wolno kręcił. No a w bębnie obroty będą normalne. No dobra, to mocujemy zębatkę do wałka wciągającego. Wbiłem sobie tą zębatkę. Ustawiłem płaszczyznę tutaj między jedną zębatką a drugą. Teraz zostało zabić klina, wkręcić tutaj śrubę, żeby trzymało, a jeszcze tutaj obspawać dookoła tą tulejkę, na której zębatka się trzyma. No, bardzo duże koło będzie bardzo wolno wciągało gałęzie. Dobra, to mamy klin zabity, dokręcone, obspawane. Ładnie nam się kręci. Dobra, to teraz zakładamy łańcuch. Mam tu taki łańcuch z metra. Tak to wygląda. 3/4 cala. Bodajże 28 zł za metr. Dobra, dotniemy sobie, mam spinkę albo półspinkę. Zakładamy. Dobra, założyłem łańcuch. No ze spinką, nie półogniwem. Strasznie wisi. Będziemy musieli zamontować napinacz.